Was serdecznie wieczorową porą. Przechodzimy dzisiaj do holu z Lidla. Już ostatnio nawet miałam komentarze, że ja się na Lidl obraziłam. Nie obraziłam się, po prostu nie miałam kiedy do niego jeździć. Pojechałam dzisiaj, mamy piątek wieczorem i jeszcze będę jechała jutro, bo jutro jest tania sobota w Lidlu. Będę jechała po pomidory i zobaczymy, czy coś jeszcze upoluję. Bo dzisiaj etykietki nie mam ani jednej, ale byłam i w Lidlu, i w Biedronce, bo paru rzeczy mi zabrakło. Przede wszystkim chodzi o obiady. Ja już po prostu nie mam pomysłu i nie mam czasu na gotowanie, więc chodzę na skróty i w tym tygodniu już dwa razy jedli pizzę zamawianą. Ale cóż, teraz stwierdziłam, że już na pewien pomysł wpadłam. Przedwczoraj kupiłam też w Lublinie pierogi z truskawkami, więc oni dzisiaj jedli. Wypiłam dzisiaj kawałeczek granity. I czuję, jak mnie węzeł chłonny boli. I już Wam pokazuję po kolei, co ja dzisiaj kupiłam w Lidlu, a film dokończę pewnie jutro. Więc skrzydło z indyka. Już ja kurczaki wiem, że są jutro, ale nie kupuję fileta z kurczaka w Lidlu, bo ostatnio otworzyłam i był popsuty. I to już mi się drugi raz zdarzyło, że z datą, faktem był jeden dzień po terminie, ale z innego sklepu, jak się otwiera nawet dwa dni po terminie, to on jest po prostu nadal świeży. I już stwierdziłam, że więcej nie kupię, tak samo jak była porcja rosołowa, ta taka dziwna z indyka. Kilka razy kupiłam, za każdym razem mi się rosół skisł, a nie mi się. Więc już selekcję robię również na mięsie, jeżeli chodzi o Lidla. Zresztą u nas ostatnio rozmawialiśmy ze znajomym jakiś tam czas temu i on właśnie mówił, że pies jadł filety z kurczaka czy mięso z kurczaka, no i doszło co do czego, że najlepsze filety z kurczaka z tych takich kupczych są po prostu w Tesco, bo zarówno z Lidla, jak i z Biedronki uczulały niesamowicie psa, a te z Tesco nie. Więc Azji przyszła pić. Więc chyba jednak więcej tych wszystkich antybiotyków jest w tych lidlowych i biedronkowych, więc stwierdziłam, ok, nie łapię się już więcej na tą promocję, na razie nie będę kupowała tego kurczaka. To kupiłam, indyk jest troszeczkę bardziej bezpiecznym mięsem, bo indyka jest ciężko tak nafaszerować, ale mimo wszystko też na pewno tam antybiotyki pewnie są. I co dalej zakupiłam? Będzie zupa pomidorowa, po to to kupiłam. Powiedziałam? Nie powiedziałam chyba. Będzie zupa pomidorowa, ale nie jutro. Jutro robię kotlety, a zupa pomidorowa będzie na niedzielę i na poniedziałek. I naszło mi niemiłosiernie na śledzie. Po prostu zobaczyłam dzisiaj śledzie w Lidlu, to dostałam takiego ślinotoku, że nie mogłam przełknąć. Już od świąt nie jedliśmy tych śledzi, więc je kupiłam. A no nie, no trafiły mi się pomarańczowe etykietki. Trafiły mi się kiełbaski z Sokołowa, klasyczne takie na grilla, cienkie, i wzięłam ich 4 opakowania, z tym, że 3 opakowania są już na działce i tam czekają sobie na grilla, który tam któregoś razu będzie, może w niedzielę na przykład, bo jutro wychodzimy do małej dzidzi tulić małe stopy, więc tak, w sobotę, sobota popołudnie spędzam, nie mam mnie w lodziarni, spędzam u małych stópek. Parówki jedne z datą do 14, a to nawet nie popatrzyłam, a dzisiaj mamy 9 dopiero, także jeszcze to też jest do 14, więc fajnie. Kolejną rzeczą, jaką trafiłam, parówki wzięłam jedne, to są pierogi z jagodami, te pierogi lubi Nikola, wzięłam je 2 opakowania i biorę je do mrożenia. Następnie śmietana 18 właśnie do zupy pomidorowej. I były serca precelki. Wzięłam 4 opakowania, bo były po złoty 99 zł. W Biedronce są chyba po 2,69, a u nas w Stokrotce po 3,80, więc różnica w cenie prawie dwukrotna w zależności od którego sklepu. No i wzięłam ostatnio u nas dość takie polubiane kurkowe. Kurki w śmietanie, w delikatnym sosie. Lejsy prosto z pieca. No i oczywiście musiałam wziąć w Lidlu nowość. Grillowana pierś z kurczaka. Jestem mega ciekawa, jaki to będzie smak. Nie wiem, czy dzisiaj, może jutro, może pojutrze otworzymy. Wzięłam również ziemniaczki. Dzisiaj w Lidlu ziemniaki są po 96 groszy młode. I na promocji są również nektarynki. Spadły chipsy. Nektarynki po 4,99.
I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam w Lidlu, to jest młoda włoszczyzna właśnie do zupy pomidorowej. I na tym się moje lidlowe zakupy skończyły. Jest już wszystko. Później pojechałam do Biedronki, pojechałam najpierw na działkę, zobaczyć co tam robią sobie mąż z psem. I przyjechałam, no i jak tynki, tak? Bo już nam tynkarze kładą tynki, także już są w prawie połowie mieszkania te tynki. Więc fajnie, fajnie, ruszyła ta robota. No i później pojechałam do Biedronki. W Biedronce fromażki, dwa opakowania. Ulubione krupki Xawarego, ale przyznam się, że i ja czasami lubię je skupnąć. Jedne płatki, bo już nie mam w ogóle płatków w domu takich. Dla Xawarego, bo ja jem cały czas te granole One Day More z tego. O, właśnie, o, teraz otworzyłam akurat musli proteinowe. Także u mnie to cały czas na okrągło, jestem bardzo wierna temu, mega mi to smakuje. Dwa serki czekoladowe dla mnie Tutti Frutti, a nie Tutti Frutti, i dwa truskawkowe dla Xawarego. Następnie co wzięłam, to chusteczki, bo już mi się w domu pokończyły. No i zauważyłam, że pojawiło się K2, czyli płyn do prania tapicerek samochodowych, a ja nim doczyściłam naszą kanapę, która była w tym mieszkaniu. Więc wzięłam bez żadnego zastanowienia, coś takiego musi być zawsze w domu. Wiem, że mąż chciał sobie wyczyścić siedzenia w aucie i były po 7,99, więc to taniej jak na stacji, bo ja na stacji chyba po 8,50 płaciłam. Dodatkowo również z K2 u nas jest cała półka, pewnie ona jest wszędzie i od dawna, tylko że ja dawno nie byłam w Biedronce i dawno po Biedronce całej nie chodziłam, to kupiłam dwa zapachy do samochodu. Jeden o zapachu lotusu, a drugi o truskawkowym. I o ile tutaj czuć ten zapach przepiękny, o tyle tutaj nigdzie nie czuć, ale nie będę go w domu otwierać. Jutro w aucie otworzę, a jedno sobie pewnie mąż weźmie do auta. Wzięłam również patyczki do uszu, bo mi się skończyły. I tak samo bułka tarta, bo wczoraj nam zabrakło bułki tartej, żeby zrobić z fasolką szparagową. Kolejną rzecz, jaką wzięłam, to są 4 razy masła dzięki Monice z kanału Rodzinka M, która powiedziała, że jest promocja 2 plus 2 na kartę, bo bym przegapiła tą promocję. Jedne tampony, 2 razy jogurt truskawkowy, bo u nas jogurty po prostu ostatnio piją we dwoje hurtowo. Jeden dżem wiśniowy 100% biedronkowy. Dżem wzięłam, bo strasznie ze mną chodzą kanapki z serem białym i z dżemem właśnie, a on ma duże owoce, dlatego ja go bardzo lubię. No i kupiłam jeszcze ciasteczka, moje ulubione, uwielbiam ciasteczka z galaretką. Te i te takie zawinięte i w środku co jest galaretka, czy tam dżemik zwał jak zwał, to są moje ulubione ciastka i dla mnie każde inne mogłyby nie istnieć. I ostatnią rzeczą czekolada dla małej Niuni, bo coś słodkiego musi w prezencie być. Także to by było na tyle. Widzimy się troszeczkę później. Dla Was to za chwileczkę, a dla mnie następnego dnia. No i witam Was, kochani, w kolejnym dla mnie dniu. Kończymy te zakupy z Lidla. Mam bardzo dużo pytań o to, dlaczego nie ma Holly z Lidla. Nie ma, bo ja po prostu chwilowo nie jeżdżę. Tak jak mówiłam, wyzbywam się tych zapasów, więc kiedy pojadę na polowanie na pomarańczowe metki, to pojadę. Ale jak nic nie kupię, to po prostu nie kupuję, bo staram się cały czas wypustoszyć to, co mam w półkach, wyzbyć się tych zapasów. Wiadomo, że korzystam z jakichś fajnych promocji, ale ogólnie staram się jakoś nie chomikować tak do tych szafek, wypróżniać je tak w miarę na bieżąco, póki mi się nie trafi znowu jakiś fajny strzał. I dlatego po prostu nie ma Holly z Lidla. Ale teraz ten jest Holly z Lidla i myślę, że może będzie w czwartek, bo... Na pewno w środę będę musiała podjechać i zrobić większe też zakupy. Później nie będę miała jak w środę. W środę będę musiała podjechać, tak. Ale tu już raczej na metki nie trafię, bo już będzie za późno, bo będę to musiała zrobić po pracy. Więc zobaczymy, jak to się będzie wszystko mi układało. Muszę też troszeczkę zacząć planować, co zrobić wyjeżdżając na wakacje, bo tam mamy lodówkę, więc można to jedzenie przetrzymać. Więc pewnie zrobię jakąś furę kopytek przed wyjazdem. Chociaż nie bardzo mam jak, bo my w sumie wyjeżdżamy wcześniej. No zobaczymy, jak to będzie. Jedziemy przecież po Xawarego przed wakacjami naszymi.
Dobra, także kontynuujemy. Już Wam pokazuję bardziej haul z siaty, bo mam jedno wszystko w siatce. Trafiłam z etykietką łososia i jego wzięłam właśnie trzy opakowania. Wszystkie trzy były z etykietką. I on jest terminem do 13, a my dzisiaj mamy 12, do jutra. Ja go zaraz rozpakowuję i go wkładam do zamrażarki. Ostatnio mi zeszło sporo łososia, bo dość często go jedliśmy. Kupiłam dwa opakowania jajek, bo nie mam kompletnie jajek, nie ma już więcej etykietek. To nie był dobry weekend u mnie ostatnio, nie mam czasu po prostu pojechać, albo nie mam też szczęścia, widziałam, że Magda niezłe łupy strafiła. Kupiłam ser Gouda, ten podwójny, po 13,99. Jego już kupiłam ze względu na cenę, bo cena naprawdę fajna jak na ser żółty, dlatego nie patrzyłam, że są grubsze plastry. Koncentrat pomidorowy, bo dzisiaj mam rosół na obiad, a na jutro zrobię pomidorówkę. Kupiłam również sałatę do chrupania. Jeden mix sałat taki na grilla, one są po 3,99. Do sałaty szczypiorek, to już taka klasyka. Nie mam również kompletnie żadnych jogurtów, więc dwa jogurty naturalne. Albo do musli, albo na przykład do pomidorów, które też kupiłam. Kupiłam również makaron, bo nie mam w ogóle makaronu. I kupiłam, o przepraszam, ruszyłam. I kupiłam również takie makarony, bo była promocja 2 plus 1. I ta promocja już się dzisiaj skończyła, ale ja to kupiłam właśnie w sobotę. I w sobotę kupiłam jeszcze 20 bułek. I kupiłam w sobotę pomidory malinowe, bo były po 3,99 tania sobota w Lidlu. I to były całe moje zakupy w sobotę. Nic więcej nie kupiłam, dlatego tego nie dogrywałam, no bo po prostu nie było czego. Także tak, dzisiaj co jeszcze zakupiłam? Jeszcze dzisiaj trafiłam, zaraz mi się wysypiał, są u nas, nie wiem, o, no dobrze złapałam, po 8,99. Na targu faktem są po 8 zł u nas już takie duże czereśnie, ale te są po prostu troszeczkę słodsze, moim zdaniem. Kupiłam 4 banany i dopiero zobaczyłam, że jest pęknięty, więc w sumie 2 są pęknięte, więc zaraz sobie zjem tego banana. Następnie, a jeszcze jeden koncentrat pomidorowy, bo nie mam w ogóle. Jedną paprykę, bo z aplikacją jest minus 40% na paprykę, więc ona wychodzi po 8, po 7 chyba złotych za kilogram. I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam, to są płatki z Lubelli, tym razem okrągłe, ale czekoladowe kółka i z minionkami. Więc w sumie nie ma znaczenia, co jest na etykietce. I to są całe moje zakupy z Lidla. Następne, jeżeli będą, to pewnie będą z jakimiś etykietkami. Także moje półki naprawdę bardzo pięknie pustoszeją i mam nadzieję, że wyzbędę się jeszcze troszkę tych zapasów. Dzisiaj, mówię, obiad mam jeszcze kalafior, który kupiłam na targu. Mam zamiar zrobić w tym tygodniu w ogóle te ciasto Moniki. Za chwilę mi się truskawki skończą, a ja jeszcze tego ciasta Moniki nie zrobiłam, sernika. Także wiecie, no zaległości naprawdę mam duże. Tamten tydzień był dla mnie ekstremalny, jeżeli chodzi o gotowanie, zakupy i cokolwiek. W domu mam niesamowity bałagan. Muszę to wszystko ogarnąć, a dzisiaj zaraz wychodzę do pracy, zjem za chwilę śniadanie, rozpakuję to wszystko i wychodzę do pracy. Dzisiaj jestem cały dzień w pracy, za to jutro mam wolne i jutro będę nadrabiać wszystkie zaległości. Jutro muszę pojechać z Azji na kontrolę, więc u mnie naprawdę ostatnio się strasznie dużo dzieje. Ale ten taki moment, gdzie w sobotę poszliśmy do małej Dzidzi i te małe stopy takie, mówię Wam, to był po prostu dla mnie taki odpływ. Ja się tak zrelaksowałam. No ale cóż, w niedzielę poszłam do pracy i dalej krążymy w tym samym. Także ja już też czekam na ten wyjazd, na te nasze wakacje, żeby odpocząć, nie myśleć o lodziarni, o psie, o porannym wstawaniu. Tam mamy tak w miarę fajnie rozplanowane wszystkie codzienne jakieś spędzanie czasu w takich godzinach bardziej rozsądnych. Nie będziemy wychodzić nigdzie o 6 rano, więc fajnie i zobaczymy, jak to będzie. Ale póki co tak naprawdę zaległości mam naprawdę ogromne w domu. Mam prasowania kupę, mam prania kupę, mam nieposprzątane podłogi, bałagan w kuchni. To, co widzicie za mną, to mogę powiedzieć, że jest porządek. To, co jest obok Was, to już nie jest takie fajne. Ogarnęłam lekko blat. Ja ten blat 5 razy dziennie ogarniam i on po prostu cały czas wygląda tak samo. No cóż, po prostu dzieje się. Mam dużo tak samo
zapału, żeby coś ugotować, a za chwilę się patrzy na zegarek. No nie ma czasu. Zresztą no, w tej kuchni u mnie, przysięgam wam, jest tak gorąco, że ja tutaj wchodzę w ostateczności. Ja czasami chodzę głodna tylko po to, żeby nie wchodzić do kuchni, bo mi się nie chce. Wolę zjeść niezdrowe ciastka, które leżą na stole w dużym pokoju, niż wejść po arbuza, który jest w lodówce, dlatego że muszę go pokroić, a jest tu strasznie gorąco, więc z kuchni tylko wieczorem. Woda mi się właśnie zagotowała, więc idę, wrzucam makaron. Z wami się żegnam, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaczki, pa!